Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Kolejny produkt z serii głośników Bluetooth, które chcę wam pokazać na moim kanale. Więc przyszła ostatnio do mnie paczka od marki Fenda z ich głośnikami Bluetooth, jak i również oczywiście można je też podłączyć normalnie liniowo, ale tutaj akurat na Bluetoothie mi zależy. Jest to zestaw o nazwie F580X, zestaw 2+1, czyli posiadamy dwie satelity, które mamy z boku, jak i również subwoofer. No cóż, krótko o samym zestawie, dlaczego on, co i jak, później trochę o brzmieniu. Więc może unboxingu nie będzie, bo wielkie to wszystko i łapać to ciężko, więc jest to już otworzone, używam tego już trochę, jestem pozytywnie zaskoczony, ale o tym dalej, więc przejdźmy do tego, co tak naprawdę ten zestaw sobą prezentuje. Ok, jak już mówiłem, zestaw 2+1, czyli dwie satelity plus subwoofer. Cała moc łączna tego zestawu to jest 70 W, co przekłada się na 35 W na sam subwoofer, jak i również dwa razy po 17,5 W na satelitki, prawą i lewą. Więc jeżeli chodzi o moc i takie zastosowanie, jeżeli chodzi o podłączenie tego do komputera w sypialni i słuchanie muzyki po Bluetoothie, bo o tym też za chwilę powiem wam, że naprawdę wystarczająca. Cóż dalej odnośnie samej specyfikacji? No skąd się bierze ta moc? Bierze się oczywiście z głośników. Więc w subwooferze pod spodem mamy 8-calowy głośnik, który jest odpowiedzialny za bas. Oczywiście z boku mamy również wyjście bas refleksowe, czyli to nie jest obudowa zamknięta, tylko typu bas refleks. Cóż dalej? Jeżeli chodzi o satelitki, mamy tutaj dwa głośniki. Jeden wysokotonowy i średniotonowy. Wysokotonowo to calówka i pod spodem 3 cale, który jest odpowiedzialny za przenoszenie całego pasma. I odnośnie pasm, też ważny temat. Jak podaje nam producent, satelity pracują w zakresie 260 Hz, 20 kHz. Jeżeli chodzi o sam subwoofer, to jego pasmo przenoszenia od 40 do 110 Hz. Waga całego zestawu około 6,3 kg, więc spoko, trzeba to jakoś wnieść, ale działa. No i dobra, czemu te głośniczki wpadły do mnie i dlaczego mi się spodobały? No pierwsze co, jeżeli chodzi o ich funkcjonalność, tak naprawdę obsługa Bluetooth 4.2, więc każde urządzenie możecie sobie z nim sparować, korzystać i odtwarzać muzykę bezprzewodowo, co jest aktualnie fajnym rozwiązaniem. Teoretycznie 15 metrów jesteśmy w stanie z takiej maksymalnej odległości przesłać sygnał. Wszystko oczywiście zależy od uwarunkowań danego pomieszczenia, gdzie to korzystamy. No i cóż, no tutaj standard Bluetooth 4.2 jest jaki jest. Na froncie subwoofera mamy LEDy, możemy sobie je pooglądać, jest możliwość wyświetlania kilku kolorów lub też wersji, że tak powiem, mix, czyli po prostu kolory nam się zmieniają, więc to jest taki gadżet dla osób, które lubią, że tak powiem, tego typu kwestie, czyli no LEDy, którymi możemy sobie gdzieś tam zmieniać, podświetlać, więc pod tym względem temat jak najbardziej fajny dla ludzi, którzy to lubią. Następna rzecz. W zestawie oczywiście mamy pilot. Pilot standardowy, zasilany dwoma bateriami AAA. Cóż dalej? Na pilocie oczywiście standardowa obsługa. Możemy zrobić z nim za jego pomocą tak naprawdę wszystko z całym urządzeniem. Uruchomić je, włączyć, wyłączyć, sterować wysokimi tonami, niskimi tonami. Również obsługa przewijania, sterowanie światłem. Cóż dalej? Oczywiście nie powiedziałem jeszcze. Sam zestaw wspiera oczywiście radio FM, więc mamy z tyłu antenkę, za pomocą której możemy sobie skanować stację. Oczywiście możemy je zeskanować, zapisać. Nie ma tutaj problemu też przełączać między właśnie funkcjami. I cóż dalej? Subwoofer obsługuje również muzykę w formacie MP3, jak i również WMA. Za pomocą portu USB, który mamy z prawej strony, możemy sobie wpiąć dowolne urządzenie, pendrive'a, dysk i słuchać z niego, więc to jest kolejna fajna kwestia związana z tym urządzeniem. I myślę, że ostatnia rzecz, która jest ciekawostką i fajną rzeczą, mianowicie do samego urządzenia, czyli do samego zestawu głośników, posiadamy dedykowaną aplikację od Fendy, za pomocą której też możemy sobie sterować, włączać, łączyć się z urządzeniem, włączać radio, włączać muzykę z USB, muzykę z telefonu, więc bardzo ciekawe rozwiązanie, gdzie możemy sobie sparować telefon i korzystać z tego zestawu. Woli ścisłości jeszcze w samym zestawie oczywiście dostajemy instrukcję obsługi. Jest oczywiście w języku angielskim, więc każdy, kto zna ten język, spokojnie sobie z tym poradzi, więc myślę, że nie ma problemu. Kartę gwarancyjną, ale to jest
zbyteczna rzecz, papierologii nie będziemy oglądać. I z racji tego, że z tyłu mamy dwa wyjścia i wejścia liniowe, możemy do zestawu tak, za pomocą cinchy, czyli standardowych kabli, podłączyć sobie jakieś urządzenie i bezpośrednio, że tak powiem, z tego urządzenia słuchać muzyki, jak i również posiadamy kabel, który możemy podpiąć do zestawu, na przykład smartfon bądź jakiekolwiek inne urządzenie z gniazdem mini jackowym, więc też tego typu wejście tak naprawdę sygnału możemy włączyć, podpiąć pod ten zestaw głośnikowy. Myślę, że najważniejsze, uruchommy cały zestaw, zobaczmy jak to wszystko wygląda, jak on się uruchamia, jak wyglądają diody, które LEDy, które podświetlają nam całość zestawu, więc cóż, ja myślę, że użyję na początek Bluetooth, więc muzyki w takim standardzie, więc myślę, że to będzie najlepsza opcja. Jak widzicie, mam możliwość przełączania źródła, więc radio, wyjście AUXowe, jak i również Bluetooth. Dobra, jak już mówiłem, możemy się połączyć z urządzeniem za pomocą aplikacji, więc na przykład włączamy Bluetooth, ja już mam je sparowane, ale oczywiście dostajemy od razu informację, że mamy podłączone nasze urządzenie. No i cóż, odpalmy jakąś muzykę. Jak ten zestaw brzmi, więc spróbuję Wam po prostu zademonstrować brzmienie całego zestawu, jak ono się prezentuje, a powiem Wam, że no naprawdę zdziwiło mnie swoją, że tak powiem, jakością. Cena zestawu oczywiście możecie zobaczyć na dole pod filmem, jaka jest, to około 300 zł, więc jak na takie pieniądze, no ten zestaw wydaje mi się naprawdę dobrym rozwiązaniem. A dlaczego? Cóż, puśćmy jakąś ciekawą muzykę. Zobaczymy, jak, że tak powiem, odtwarza się muzyka na tym zestawie. Dobra, może zaczniemy coś, co ostatnio dosyć często słucham. Nie wiem, jak będzie z poziomem głośności. Ustawię go w miarę tak, żeby to rozsądnie brzmiało. Więc teraz mały odsłuch kilku utworów. To jest maksymalna głośność tego zestawu, ale troszeczkę ją ściszę. Oczywiście mamy jeszcze możliwość sterowania podbicia basu, jak i również wysokich tonów. A teraz najwyższe wysokie tony. Więc cóż, jak dla mnie ten zestaw w tej cenie naprawdę brzmi bardzo dobrze. Bas jest wyraźny. Wiadomo, nie ma tutaj zbyt dużej membrany, więc nie możemy się spodziewać naprawdę bardzo niskiego schodzenia, jeżeli chodzi o właśnie jego brzmienie, ale no jest wyrazisty. Spokojnie go czujemy, więc tutaj o to się nie mamy co martwić. Dobra, przejdźmy może dalej, jakiś kolejny utwór. Cóż Wam mogę następnego zaproponować? No, lećmy klasykami, które ostatnimi czasy wszędzie słyszymy. Więc podejdźmy do kolejnego utworu, gdzie możemy trochę usłyszeć wysokich tonów. No i pod tym względem satelitki w tej cenie naprawdę też nie zawodzą. Środek jest wyraźny, jeżeli chodzi o górę, nie jest taka jakaś bardzo mocno atakująca nas, szpiczasta, taka ostra i sycząca. No zależy kto co lubi, ja lubię troszeczkę bardziej wyraźną górę, ale pod tym względem, jeżeli chodzi o zgranie całego tego zestawu, jest jak najbardziej pozytywnie. W cenie około 300 zł, naprawdę ciekawy wybór, jeżeli chodzi o odtwarzanie muzyki z poziomu, czy też to z smartfona, bo właśnie teraz lecimy oczywiście muzykę, jeżeli chodzi o jakość, akurat ze Spotify, więc jeżeli podłączymy jakieś lepsze źródło dźwięku, myślę, że tutaj możemy osiągnąć jeszcze lepsze efekty. Oczywiście, jak mówiłem, jest możliwość podpięcia dźwięku liniowo. Więc cóż, dobra, puśćmy jeszcze jakiś kolejny utwór, troszeczkę z innego gatunku muzyki. Trochę kubańskich rytmów. Jak w tym wypadku sprawdza się ten zestaw? Mm-hmm.
naprawdę bardzo przyjemnie. Szczególnie dużym plusem tego zestawu jest bas, bo naprawdę jest ciekawy, głęboki. No może nie jest taki bardzo w punkt i że tak powiem, taki punktujący, gdyż no wiadomo, konstrukcja bas refleksowa jest jaka jest, ale naprawdę ciekawie to brzmi. Dobra, idźmy do jakiegoś kolejnego utworu. No i posłuchajmy teraz troszeczkę rocka. Jak nam się to przedstawi. Zasadniczo utwór brzmi tak jak powinien, więc jak najbardziej jestem, powiem, na plus. Dobra, następny utwór. Nieśmiertelna Nirvana. Też dobrze. Nie ma co się tutaj, że tak powiem, w tej cenie naprawdę do czego przyczepić w tym zestawie. Może jeszcze z jeden utwór, troszeczkę bardziej, jeszcze z innego gatunku muzyki. Coś bardziej dyskotekowego. No i cóż, dalej pozytywnie. Więc cóż ja mogę wam powiedzieć o tym zestawie? No wstępnie, biorąc go do siebie, zastanawiałem się, czy tutaj, jak to wszystko będzie brzmiało. No wiadomo, często jeżeli chodzi o zestawy głośnikowe 2 plus 1, jakiekolwiek inne, 2 plus 1 w sumie najlepsza opcja, no bo mamy stereo, więc do tego jesteśmy przyzwyczajeni i większość utworów jest tak nagrane. No byłem jakoś trochę lekko może sceptyczny, gdyż no cena często w audio robi swoje. No i niestety produkty czasami z niższej półki, no nie brzmią, ale tu jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Moja druga połowa, gdy jej to odpaliłem, może jej ucho nie jest może idealne, no ale porównując do mojego wzmacniacza kinodomowego Denona i głośników Wardale'a, stwierdziła, że jest naprawdę dobrze. I ja w sumie też, więc jestem pozytywnie zaskoczony całym zestawem. No cóż, no jeżeli chcecie sobie się kiedyś nabyć i tak dalej, sugeruję na pewno gdzieś go posłuchać. No w tej cenie myślę, że dobra opcja. Spokojnie można sobie gdzieś odpalić muzę z poziomu właśnie telefonu, podłączyć ten zestaw do laptopa, korzystać. No myślę, że będziecie zadowoleni. No cóż, przejdźmy może jeszcze na chwilę do, że tak powiem, do radia. Z ciekawości zobaczmy, jak sobie ono radzi. Nie, w żaden sposób nie rozwijałem tutaj kabelka, jeżeli chodzi o radio, więc zróbmy jakiś szybki skan. Mamy odpowiedni przycisk na pilocie. Niech nam zeskanuje, zobaczymy, jakie fale radiowe i ile ich złapie. Więc chwilę damy mu na, że tak powiem, przeskanowanie częstotliwości. Jak widzicie, to się dzieje, skan leci. Zobaczymy po chwili, ile tych fali radiowych złapie całe urządzenie. Oczywiście poza pilotem, gdzie już powiedziałem wam funkcję, mamy również przyciski na samym froncie tego urządzenia, gdzie możemy go włączyć i wyłączyć, zmienić źródło, od razu włączyć Bluetooth, przewijać do przodu, do tyłu, odpalać, włączać utwory, jak i również sterować głośnością, więc to wszystko możemy zrobić z tego poziomu. No i cóż, zobaczmy, co nam tutaj znalazło. I tej patriotycznej. Dobra, jakieś standardowe, klasyczne radio. Za tę dobra, refleksję. Cóż mamy dalej? Druga fala. 59 za kilogram z kartą. Spokojnie odbiera, działa, więc i do słuchania radia, i do słuchania muzyki, i do korzystania jako głośniki komputerowe. No myślę, że spokojnie zestaw się nadaje. A z racji tego, że naprawdę cena jego jest, że tak powiem, niska i jakość, że tak powiem, też jest według mnie, jak na tę cenę, bardzo dobra. No w sumie tego typu rozwiązanie mógłbym wam polecić. No i cóż, jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o tym rozwiązaniu, linki, gdzie go dorwać,
Oczywiście macie w opisie pod filmem. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, jeżeli wam się podobało lub też nie. Zawsze fajnie zostawić łapkę w górę lub też w dół, jeżeli było coś nie tak. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, chcecie, żebym coś sprawdził w tym zestawie, bo oczywiście zostaje on u mnie, więc długo trochę będę z niego na pewno korzystał. Dajcie mi znać, już trochę go odsłuchałem i naprawdę jest fajnie, ale na pewno więcej jakichś smaczków po dłuższym czasie będę w stanie się o nim wypowiedzieć, czy wszystko jest ok, czy też nie. Oczywiście na dole pod filmem macie linki do moich społeczności, gdzie możecie się mnie o coś zapytać, dowiedzieć się, jeżeli macie jakieś pytania, więc tutaj nie ma żadnych problemów, możecie pisać. No i profil mój na platformie Patronite, gdzie możecie wesprzeć mój kanał, pomóc w rozwoju, więc wszystko tam jest opisane co i jak. Więc cóż, na dziś odnośnie głośników marki Fender Model F580X tyle. Jestem pozytywnie zaskoczony, a lubię być czasami zaskakiwany, więc jak najbardziej fajnie. Trzymajcie się ciepło. Hej!